Witajcie. Opowiem wam, jak starałem zwalczyć moją fobię. Cierpiałem od dzieciństwa na anablefobię i pozbycie się tego lęku wydawało mi się dobrym pomysłem. Ale zacznijmy od początku. Anablefobia to dosłownie lęk przed patrzeniem w górę. Tak, nic mi się nie pomyliło. Bałem się unieść głowę do góry. Nawet nie wiem, czym to było spowodowane. Nie mogłem spojrzeć w niebo, ani podziwiać niczego nad moją głową. Nie wiedziałem nawet, jak wygląda sufit w moim pokoju, ponieważ po przebudzeniu otwierałem oczy dopiero w pozycji siedzącej. Wiedziałem jedynie tyle, że znajduje się w nim klapa na strych, ponieważ ojciec czasami tam wchodził. Pewnego dnia, jak już wspominałem, postanowiłem zwalczyć ten głupi lęk. Szło mi dobrze. Codziennie w drodze do szkoły starałem się oglądać korony drzew i chmury. Powoli lęk zaczął ustępywać. Nie było dnia, w którym nie podziwiałbym kształtów chmur. Zaczynałem się śmiać z tego, czego mogłem się bać w uniesieniu głowy. Lecz po śmiechu zawsze się zastanawiałem, czym to było spowodowane. Niestety, dowiedziałem się. Któregoś dnia po powrocie ze szkoły i rzuceniu plecaka pod szafkę, spojrzałem na sufit. I wtedy zobaczyłem, że klapa na suficie jest uchylona, a mnie przygląda się stamtąd... Nie wiem, co to było. Wyglądało na starą kobietę, o blado-szarej skórze z siwymi włosami, zwisającymi poniżej klapy. Usta miała wykrzywione w ohydnym uśmiechu, szczerząc swoje czarne, zepsute zęby, a przekrwionymi oczami patrzyła na mnie, jakby chciała powiedzieć: wreszcie mnie zobaczyłeś. Stałem jak zahipnotyzowany, przyglądając się jej i zastanawiając, czy obserwowała mnie każdej nocy. W tym momencie ona swą wychudzoną ręką sięgnęła do drabinki, by spuścić ją ze strychu i zejść do mnie. Nie wiedziałem, co robić, gdy drabinka opadła. Spanikowałem jak nigdy, lecz to, co stało się później, jest nieważne. Chcesz wiedzieć, czemu w ogóle ci to wszystko opowiadam? Już tłumaczę. Spójrz na sufit. Nic niezwykłego. Jest taki jak zwykle, prawda? No jasne. Co by mogło się zmienić w ścianach domu po przeczytaniu jakiejś opowieści? Jednak czy znasz historię twojego domu i jego poprzednich mieszkańców? Tak się składa, że mieszkam tam ja, a nad pokojem, w którym właśnie siedzisz, znajdował się strych. Któryś ze wcześniejszych mieszkańców w końcu zamurował klapę, gdy nas zobaczył przyglądających się mu. On nie był taki tchórzliwy jak inni, którzy po zobaczeniu nas przeprowadzali się. Myślisz, że jesteś bezpieczny, gdy klapa jest zamurowana? Oczywiście, że nie. Odkryliśmy jeszcze jedno wyjście stąd. Przez dach. Teraz też w nocy ci się przyglądamy. Lecz już nie przez klapę, a przez okno. Nie martw się. Gdy masz zamknięte okno, nie mamy jak wejść.